Overwatch! A nie, sorry, nie Gimper, halo, cześć. Cześć, witajcie bardzo serdecznie, tutaj softbox na mnie świeci, halo. Softbox na mnie świeci, miałem nagrywać hol zakupowy, ale nie nagrywam, nie? Też nagram, ze spokojem, ale mamy przegląd grupy dzisiaj. To taki jednoodcinkowy to jest przegląd grupy, więc proszę nie mieć do mnie bólu dupy, że kopiuję od Gimpera! Bo przecież nikodem kopiuję od Gimpera! I próbuję być na siłę śmieszny, a tak wcale nie jest, bo nie jestem śmieszny. Witajcie bardzo serdecznie w nowej nie serii, która nazywa się Overwatch Jupiterów. A tak serio nie wiem, będzie się to nazywało przegląd Jupiterów czy coś w tym stylu. Memów i tak nie będzie, ale zawsze no, jakieś tam memy trzeba będzie poprzeglądać, nie? Generalnie, więc zaczynamy. No, tu generalnie Piotr, czyli mój grafik, zrobił mi tracklistę. Jezu, jak mi się ciężko pokawi oddycha. Zrobił mi fajną tracklistę, dziękuję ci bardzo, stary, za to. To zdjęcie generalnie, które jest wykorzystane na okładce do tego, robiła mi moja dobra koleżanka. Zaczyna się fala memów! O! To zdjęcie generalnie było gdzieś na moim pierwszym profilu, kurde. Na moim zapasowym profilu na Facebooku, nie? Gdzie wtedy bawiłem się jeszcze w takiego mikruska, nosiłem te czapki, nie? Zabolała mocno jak liryczna chłosta, nie? Generalnie. Co prawda nie wiem gdzie mam tą czapkę, nie mam jej chyba, oddałem chyba komuś. Jeszcze wtedy mordę zakrywałem i udawałem, że jestem KN-em, nie? Jeszcze mam takie zdjęcie z nagim torsem, ale dobrze, że on tego nie wykorzystał, nie? I ten napis, kiedy wejdziesz do kibla po tacie i to mój ryj. Jeszcze takie coś powinienem zrobić, nie? Jak prawdziwi gangsta raperzy z bloków i w ogóle. Nie, ale kurde. Dobre. I Fragus skomentował: ten mem powinien dostać Oscara. Też tak uważam. O, a tu mamy kolejny mem. Uważaj, kogo nazywasz brzydkim w gimnazjum, bo mu tak zostanie. I smutne jest to, że moje koleżanki nawet na to reagują reakcją haha. I Piotr powinien dać hashtag fuckmilczar, bo osiągnął próg 5 lajków. Brawo. Teraz wszyscy tobie stare klaszczą, panie grafiku. Ale dobry mem. Przyznam, że to jest dobry. To jest dobry mem. Takie memy powinny być. O nie! Z tymi upgrade'ami to nawet na hajsownikach mają z Mandzim i w ogóle, wiecie, nie? Upgrade. Fuck, go back. I to moje zdjęcie pod chyba uniwersytetem w Szczecinie, pod jakąś uczelnią w Szczecinie, nie pamiętam, gdzieś tam koło Wałów Chrobrego to jest generalnie. I mi moja własna dziewczyna robiła to zdjęcie, gdzie ja robiłem tak zwany słowiański przykut i przy tej choince, nie? Wstawiłem to zdjęcie na Facebooka i się śmiałem, że spotkałem DJ-a choinę. Pozdrawiamy bardzo serdecznie Fabiana. Angelika, brawo. Kiedy Angelika nie dostanie żadnych lajków, o nie, to jest złe. Dam tobie superkę. Bardzo dobrze. Nagle uświadomisz sobie, jaki jesteś tak naprawdę idiotą. To prawda. Właśnie sobie uświadomiłem, jakim jestem idiotą i bardzo, bardzo mi jest z tego powodu źle. Pozdrawiam bardzo serdecznie, Angela. O kurde, siedzę tu i myślę i w końcu wymyśliłem. I wiecie co kurwa wymyśliłem? To, że moje życie jest do bani. A tego kurwa się nie spodziewaliście, co? Jezu, jakie te memy są piękne, naprawdę. Tak, dokładnie, uważam, że moje życie jest do bani. A tak naprawdę nie. Pani Angeliko, proszę się wypowiedzieć na ten temat. Tak sobie właśnie uświadamiam, że właśnie 4 lata mi minęły i mam dopiero 1000 subskrypcji. Trzeba założyć nowy kanał z grami. Tak. Oczekujcie nowych informacji na fanpage'u i na grupie Jupitery Korniszony. Serdecznie zapraszam, tutaj macie teraz adnotację do grupy. Wiatrak. Jamezie Pi, kiedy szukasz fanów, ja też szukam fanów. Fani! 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 Nie mam fanów.
nie przybiegli do mnie. A szkoda. To jest smutne, kiedy fani do ciebie nie przebiegają, naprawdę. To jest bardzo smutne. Nie powinno się tak robić, nie? Nie powinno. O, a tu James przed świętami nawiedził cię świąteczny James. Daj suba albo spierdalaj. Właśnie, daj suba. Teraz masz tutaj sekundę, nawet minutę ciszy na to, żeby dać suba. Już dałeś? Tak? Tak? Super, cieszę się. Ty też tak umiem zrobić, Dżemolku. Hashtag vlogmas. Nie no, super, super są te memaski, naprawdę, kurde. Przegląd grupy? Overwatch hajsowników. Tutaj pani Jawlok z Byly ustawiła sobie fajnego pieska, wstawiła na moją grupę. Pochwalcie się swoimi pieskami w komentarzach. Pod tym postem teraz na grupie, jeśli ktoś jest na grupie. Ja osobiście lajka dałem. Depresja Nikodema. Proszę. To jest moja depresja. To jest moja depresja. Widzieliście to? To jest moja depresja. To się nazywa moja depresja. I wy mówicie, że to jest głupie? To wcale nie jest głupie, to jest mądre. To jest właśnie moja depresja. Dziękuję ci, depresjo, za to, że jesteś. Miłość jest ważna w życiu. Pamiętajcie. Grzelcu tutaj, kiedy babcia mówi, że przystojny z ciebie kawaler, oczekiwania, rzeczywistość i ja z tym nosem, taty Gimpera. Tak naprawdę taty Konrada Cappuccina. O! Halo, halo, dzieciaki! Powróciłem! Czas rozpierdolić tę budę! Tyle wam powiem! Miało mnie tu już dawno nie być, a jednak kurde byle jestem! Powiem wam tylko tyle! Zostawcie suba! O! Tato! Tata wszedł i wyszedł. O! Kolejny mem grzelca. Kiedy ziomeczek chce od ciebie spisać, a ty mu mówisz, żeby Tata. Co ja miałem wtedy w głowie, żeby na łyso się opierdzielić? No tak, specjalna 500 subów, no tak. Dzięki, grzelcu. A zarazem kupiłem sobie okulary taty, Gimpera. I ten... A w domu się wszyscy śmiali, że opierdzieliłem się na łyso w żałobie po babci. Co jest dla mnie złe. I babciu, jeśli to gdzieś tam widzisz, to przepraszam. O. Kiedy kupisz nowy rozświetlacz i ja tego nie rozumiem u dziewczyn, nie? Kurde, większość dziewczyn, kurde, nakłada sobie trzy warstwy tapety na mordę i nawet są pomarańczowe. One nie są dobre pomarańczowe, one są złe pomarańczowe. I powiem wam tylko tyle, że no naprawdę jestem... jestem zły z tego powodu, bo kurde, zamiast wyglądać naturalnie jak... Na przykład moja dziewczyna, to kurde nakładacie se kurde tonę tapety na mordę i błyszczycie kurde, jak to. No. Od tego piękniejsze nie będziecie, tylko oszpecicie sobie mordę. Tak samo powiększając sobie usta kurwa, wyglądając o tak, jak te oto panie. Albo se cycki powiększając jak ta oto pani, to bardzo złe. Bardzo złe. Co prawda do małej Ani z Warsaw Shore nic nie mam, nie? No ale no... Powiększając cycki i usta, no to... Nie. Siostry Godlewskie też nie. A potem będzie, o Jezu. Masakra. Nie wolno. O, tutaj moja mama chce sprzedać moją zabawkę. Pani mamo, wypowiedz się w komentarzach, dlaczego chcesz zrobić to własnemu synowi. Jak śmiesz? Jestem zły z tego powodu, mamo. Zły jestem. Tak się nie robi. Sprzedawają moje zabawki z dzieciństwa. Swoją drogą fajna. O. Tu Mateusz ze swoim
super memem. Gdy FBI publikuje listę 10 najgroźniejszych pedofilów w Darknecie. Ale to wszystko o twoje różne konta. Dokładnie tak wyglądałem. No, to teraz wiecie, kto jest najgroźniejszym pedofilem w Darknecie. Dylewska i Ela Gabi może mnie pozwać na policję, dziękuję. Nie no, ale dobre, dobre meme, dobre. Szanuję. O. Swoją drogą, ostatnio u Damiana na kanale widziałem, co się działo, 2400 subów. Gratuluję ci, stary. Nagrodę Sprite'a wypiję. Nagrodę za to, że ci tam wbito te 2400 kiedyś tam. No ale mem dobry, pole, pole, łyse pole. Bardzo dobrze. Bracia Gole jest bardzo dobrze. To jest ten cykl memów. Kiedy to było? W 2017 jeszcze. No to wtedy miałem laptopa, ja wam pokażę jakiego. Miałem tu o tego siura, miałem tu o tego właśnie, na którym generalnie patrzę czat na live streamach. I no i na tym nagrywałem swoje filmy, nie? I dlatego miałem 15 FPS-ów w grze, a nie 60. Teraz mam po 30 do 60 FPS-ów i się z tego cieszę. Więc proszę nie hejtować, hejterzy. To w sumie dobrze, że już nic nie mamy, bo kończymy naszego Overwatcha. Znaczy, no, nasz przegląd grupy, który się zakończył, to był pierwszy odcinek. Pierwszy odcinek z pierwszego odcinka, z jednego odcinka generalnie, bo więcej odcinków nie będzie. Chyba że dacie nowe, super fajne meme i będą przeróbki z tego filmu, ale wątpię w to. Tymczasem dziękuję wam bardzo za oglądanie. Dobijmy 1000 subów. Trzymajcie się ciepło. Cześć.